Witam serdecznie, nazywam się Anna Winnicka, jestem psychologiem, psychoterapeutą i dzisiaj w ramach naszych cyklicznych wykładów chciałam Państwu powiedzieć, zaprezentować, powiedzieć coś na temat metody pracy z częściami osobowości. To jest moja sztandarowa metoda, którą posługuję się w swojej pracy od lat, którą bardzo cenię i lubię. Autorami metody jest amerykańskie małżeństwo Sidra i Hal Stone. Autorzy posługują się zamiennie pojęciami części osobowości, aspekty, energie, podosobowości i tak zwane ja. Używają też jako pojęcie części. Koncepcja Autorzy stworzyli ciekawą koncepcję osobowości złożonej z wielu różnych ja oraz opracowali bardzo interesującą metodę terapii zwaną dialogiem głosów. I dzisiaj o tej metodzie chciałam Państwu powiedzieć. Koncepcja mówiąca o tym, że składamy się z wielu różnych ja, jest czasem trudna do pojęcia. Niektórzy widzą w niej ryzyko rozczłonkowania osobowości, no bo właściwie co to jest, tyle części w nas. Tymczasem autorzy uważają, że nasza osobowość jest ze swej natury rozczłonkowana. I że naszym zadaniem w procesie rozwojowym jest uświadomienie sobie tego rozczłonkowania, tego rozbicia, tej wielości naszych ja. Sprzeczne uczucia są znane każdemu z nas w niektórych sytuacjach. Doświadczamy ich w sytuacjach, w których stawka jest wysoka. Im wyższa stawka, tym większe prawdopodobieństwo doświadczania sprzecznych uczuć i różnorodności uczuć. Im wyższa stawka, tym większe prawdopodobieństwo tego, że poczujemy się w jakiś sposób rozdarci i jakby znajdziemy się w polu działania potężnych, sprzecznych sił, sprzecznych energii. Autorzy zauważają, że w naszym procesie rozwojowym za jedne zachowania jesteśmy nagradzani, za inne zaś karani. W związku z tym jedne nasze ja są wzmacniane, inne osłabiane. I wyciągamy z tego wnioski i w ten sposób kształtujemy nasze osobowości, które tak naprawdę są systemem podosobowości. Czyli nasza osobowość jest systemem podosobowości. I to ciekawe, że właśnie jakby w naszej osobowości zawiera się tyle naszych ja. Dzięki temu to nam daje kontrolę i siłę radzenia sobie, ale to też sprawia, że tracimy kontakt z naszym psychicznym odciskiem palca. W zamian za to poczucie siły i skuteczności działania. Dzień dobry. Takim najwcześniej pojawiającym się aspektem osobowości jest ta część, która nas strzeże. To jest taki wewnętrzny ochroniarz, który nieustannie wypatruje zagrożeń czających się wokół i obmyśla strategię obrony. To jest część, która jest wcieleniem rodzicielskich i społecznych nakazów i w dużym stopniu kontroluje nasze zachowanie poprzez takie wykształcenie kodeksu zasad, które w jego pojęciu zapewnią nam bezpieczeństwo i akceptację innych. Ta część też decyduje o naszej emocjonalności. Dba o to, żebyśmy się nie zachowywali bezmyślnie lub kompromitująco.
I tą część autorzy nazywają obrońcą kontrolerem. To jest największa siła sprawcza w naszej osobowości. I wychodząc z takiego założenia, że większość z nas, używając pojęcia ja, tak naprawdę mówi o swoim obrońcy kontrolerze. I że jest to największa siła sprawcza w naszej osobowości, w naszym kręgu kulturowym. Obrona i kontrola to jest to, czego doświadczamy w dużym stopniu. I teraz obrońca kontroler u wielu z nas staje się bardzo silny, potężny. Im potężniejszy obrońca kontroler, tym większa strata, ponieważ tracimy ten właśnie nasz psychiczny odcisk palca. Tracimy z nim kontakt. Tracimy tą naszą taką pierwotną wrażliwość, nasze bezbronne części, które w dużym stopniu decydują o relacjach, o związkach. Strata ta, i to jest smutny obrót wydarzeń, ponieważ strata ta, tak jak mówię, dotyczy całego systemu związków, czyli w związkach przestają uczestniczyć najgłębsze i najbardziej bezbronne części osobowości, a w ich miejsce wchodzą części nadzorowane przez obrońcę kontrolera. Części nadzorowane przez obrońcę kontrolera autorzy nazwali takimi częściami pierwszoplanowymi. One primary self, czyli w dosłownym tłumaczeniu pierwotne, ale logika wskazuje na to, że raczej one stanowią części pierwszoplanowe, które się wysuwają po prostu na pierwszy plan. I te części pierwszoplanowe w naszej kulturze to są, oni wymieniają taką całą listę części, które w naszej osobowości wiodą prym i które zastępują właśnie bezbronne dziecięce części. To jest pracoholik. No wiadomo, nie trzeba nikomu tłumaczyć, co oznacza to pojęcie. Jest to praca, praca, praca. Wielu z nas jest to bardzo dobrze znane. W mojej branży bardzo ta część dobrze się czuje. Dużo pracujemy, chociaż wielu terapeutów uczy i przekazuje taką wartość jakby odpoczynku, to jednak pracoholizm jest naszym udziałem. Pracoholik. Następnie patch. Jest to taka część, która z batem w jednej ręce i z listą zadań w drugiej pogania nas do działania. Decyduje o tym, o realizacji zadań. Jest to część, która właśnie pcha nas do realizowania kolejnego zadania. Jest to część, która niewątpliwie jest bardzo przydatna, potrzebna i energetyczna część, ale jeśli przejmuje władzę, to staje się problemem. Następna część to perfekcjonista. Jest to taka część, która oczekuje od nas, żebyśmy wszystko robili bez zarzutu, perfekcyjnie, najlepiej, doskonale, bezbłędnie. Następnie taka część, która się nazywa przymilaczkiem. Ona jest trochę inna od tych trzech poprzednio wymienionych. Nie ma niczego złego w byciu miłym, prawda? Niemniej jednak, jeśli to jest kompulsywna potrzeba i jeśli mamy potrzebę zadowolania i
bycia miłym dla wszystkich i wszędzie i w każdej sytuacji, to staje się to sytuacją, w której zachowujemy się w sposób obronno-kontrolujący. I wreszcie autokrata. Autokrata to jest część, która lubi władzę, zarządzać, lubi decydować, dominować. Następna część to dobra matka, dobry ojciec. Tych części pierwszoplanowych jest wiele. Te przeze mnie tutaj pierwsze pięć wymienionych to są te podstawowe, pierwszoplanowe części nadzorowane przez obrońcę kontrolera. I teraz najciekawsza zależność, jaką autorzy zauważyli, to to, że wielu z nas ma tendencję do identyfikowania się z którymś z tych, z którąś z tych podosobowości, z tych części. Że wielu z nas identyfikuje się prawie w 100% z którąś z tych energii. I tutaj zaczyna się bardzo interesujące zjawisko, ponieważ ta identyfikacja rodzi konsekwencje. Jeśli jesteśmy w 100% zidentyfikowani z perfekcjonistą, czy z pracoholikiem, czy z pchaczem, czy z przymilaczkiem, to po drugiej stronie tworzy się pustka. Jeśli przyjmiemy, że jest to kontinuum i że te zachowania są biegunowo skrajne, to po drugiej stronie pracoholika znajduje się osoba, która nic nie robi, która jest luzakiem, leniem. Kiedyś się używało pojęcia nie rób, ale to wyszło zupełnie z użycia już w naszym języku. Nie ma nierobów przecież. Pchacz, no to mamy do czynienia po drugiej stronie, na drugim biegunie znajduje się energia, no jakaś hamulcowy, ktoś bardzo powolny, ktoś właściwie flegmatyczny. Jeśli chodzi o perfekcjonistę, to na drugim biegunie znajdziemy co? Proszę? Bałaganiarz, jakiś ktoś niedbały, ktoś mało skupiony, ktoś rozproszony, kto nie przywiązuje wagi do tego, czym się zajmuje i tego, co robi. I wreszcie przymilaczek to jest energia, która na drugim biegunie, na drugim biegunie wobec przymilaczka znajdujemy kogo? Szorstką, gburowatą, osobę niemiłą, nieuprzejmą, czasem gniewną, agresywną. I teraz, proszę Państwa, podkreślam właśnie to zjawisko polaryzacji, które autorzy podkreślają, że jeśli, tak jak powiedziałam, identyfikujemy się z którąś z tych energii, to te energie przejmują, te części przejmują nad nami kontrolę. One, można powiedzieć, przejmują władzę. One decydują o naszych uczuciach, o naszych myślach, o naszych reakcjach. Te części decydują o naszych zachowaniach. Części z tego bieguna wobec zjawiska 100% identyfikacji zostają w związku z tym wykluczone, prawda? Wykluczamy w związku z tym luzaka, wykluczamy kogoś, kto jest leniwy, kogoś, kto jest powolny, flegmatyczny, niedbały, kto jest gapowaty, niepozbierany oraz kogoś, kto potrafi być niemiły czy gburowaty, szorstki. Wypieramy. Co to znaczy? To znaczy, że odsuwamy tę energię
pracujemy nad tym, żeby się od nich odciąć. To się w psychologicznym żargonie nazywa mechanizm dysocjacji. A więc dysocjujemy się od tych zachowań, od tych energii. I teraz, jeśli ta strona przejmuje kontrolę, to te części, można powiedzieć, staczają się w otchłań nieświadomości. Efektem tego jest to, że polaryzujemy bliższe i dalsze otoczenie. Czyli przyciągamy na swoją orbitę osoby, które reprezentują wydziedziczone, wykluczone części. Autorzy używają pojęcia wydziedziczone również, nie tylko wykluczone, ale wydziedziczone, tak jakby podkreślając wagę tego zjawiska, tego procesu. I przyciągamy na swoją orbitę osoby, które reprezentują wykluczone energię. I to jest niezwykle fascynujące zjawisko, ponieważ polaryzujemy naszą rodzinę, przyciągamy partnera, który reprezentuje nasze wykluczone zachowania. Nasze dzieci często przejmują wykluczone energie. Zdarza się, że przyjaźnimy się z osobami, które się tak zachowują, czy że w naszej pracy zawodowej lub w jakichś kręgach to znajomych spotykamy kogoś takiego. Ja za chwilę więcej na ten temat powiem. Teraz jeszcze chcę zwrócić Państwu uwagę, że taką bardzo silną częścią, która współpracuje z obrońcą kontrolerem, jest wewnętrzny krytyk. To jest taka instancja, równie silna jak obrońca kontroler. Nie ma adwersarza, nie ma w związku z tym drugiego bieguna. Krytyk współpracuje z obrońcą kontrolerem i dba o to, żeby te energie były na pierwszym planie, żeby one dominowały i żeby one były energiami podstawowymi. Jeśli jesteśmy chorzy, zmęczeni, skacowani, w gorszym nastroju, bywa, że dryfujemy w stronę tych wykluczonych energii, zachowań, uczuć. Wtedy wewnętrzny krytyk natychmiast się uruchamia i mówi: fatalnie, źle, jesteś słaby, kiepski, zbieraj się, weź się w garść, no co z tobą? Jest to bardzo silna energia, jest to bardzo potężna część, która cechuje się wysokim poziomem inteligencji, która nas bardzo dobrze zna. Krytyk jest bezlitosny w swojej, jak może wiecie Państwo z autopsji. Krytyk jest niezwykle spostrzegawczy, ma doskonałą pamięć, zna wszystkie nasze słabości i wytknie nam bez zahamowań. Krytyk zatopi ostrze w najczulsze miejsce. Krytyk jest doskonałym porównywaczem. Potrafi pokazać nam nasze słabe punkty i powiedzieć: popatrz, jak ty wyglądasz tutaj w porównaniu z tym czy z tamtym. I chociażby byśmy nie wiem kim chcieli być, zostać, zawsze krytyk powie, jest ktoś, kto już tam zaszedł. Chociażbyśmy nie wiem jak się starali, krytyk wytknie nam, że za wolno, że za słabo, że nie dość dobrze, że nie dość perfekcyjnie, nie dość pracowicie, nie dość szybko lub nie dość sympatycznie. Czy to chodzi o realizowanie się w roli matki, ojca, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o
kolekcje o hobby, o sport, o relacje przyjacielskie. Krytyk jest zawsze aktywny. Na jego aktywność możemy liczyć. I to jest w odkryciu autorów tej koncepcji jedna z najsilniejszych, tak jak mówię, energii. Do takich też mocnych energii należy dobra matka, o jeszcze ktoś dociera. Dobra matka to jest wzorzec, który brzmi dobrze, bo dobrze jest być dobrą matką, dobrym ojcem. Jednak dobra matka, jeśli identyfikujemy się z tym wzorcem, znowu w 100%, to dobra matka też polaryzuje swoją rodzinę i rodzina kobiety, która wchodzi w rolę dobrej matki, prezentuje zachowania, staje się taką, te osoby ciągle potrzebują jej, tej matki dobrej. I oni się tak komplementarnie jakby z sobą spotykają, ponieważ dobra matka potrzebuje się opiekować, troszczyć, dbać, chronić i tak dalej, a rodzina dobrej matki odpowiada na to zaproszenie i wchodzi w rolę dzieci, wiecznych dzieci. Relacja do kobiety, która wchodzi w rolę dobrej matki z córką, jest bardzo skomplikowana. I autorzy zauważają, że córka kobiety, która jest identyfikowana z rolą dobrej matki, nie dostaje adekwatnych reakcji od matki na siebie. Matka nie widzi jej wyraźnie. Matka przede wszystkim realizuje swoje wzorce, swoje potrzeby, swoją koncepcję siebie. I córka nie ma wielu szans na bycie zobaczoną taką, jaka jest. I na uzyskanie odpowiedzi na to, jaka jest. Uzyskuje reakcję matki, która jest zawładnięta wzorcem dobrej matki. W związku z tym sama również nie wie i jakby nie odpowiada mamie autentycznie. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Wzorzec dobrego ojca to jest też bardzo interesująca postawa, zachowanie, ponieważ dobry ojciec w rodzinie przejmuje odpowiedzialność. Odpowiada za wszystko, odpowiada za finanse, odpowiada za zdrowie, za organizację życia, za techniczne naprawy. Perfekcyjnie zalepi pęknięte koło w rowerze, ale też pęknięte serce. Jest niezastąpiony w roli opiekuna i ojca. Ale znowu są tego skutki, ponieważ żona mężczyzny, który wchodzi we wzorzec dobrego ojca, wchodzi w rolę dziecka i zaczyna się zachowywać infantylnie. Ja pamiętam moją sąsiadkę, która mówiła do mnie, ja nie umiem włączyć pralki, bo to robi mój mąż. A więc te wzorce, one jeśli dominują, jeśli przejmują kontrolę w naszym życiu, to można powiedzieć, zawężają nasze spektrum naszych zachowań, zawężają też nasze relacje z bliskimi i bliższe i dalsze związki. I teraz, proszę Państwa, ta polaryzacja, o której mówiłam,
ona jest takim obiektem mojego zainteresowania od wielu lat, ponieważ powiedziałam przed chwilą, że przyciągamy partnera, który prezentuje wydziedziczone energie. W ogóle, kiedy spotykamy osobę, która bez zakłopotania prezentuje nasze wydziedziczone wzorce, no to nas porusza. Czujemy odzew wydziedziczonego wzorca w swoim wnętrzu. To jest niezwykle zawsze emocjonujące. I jednakże z tym wzorcem kojarzy nam się zwykle kara i ból. No bo z jakiegoś powodu go wydziedziczyliśmy. Lata pracy rodzicielskiej skutkują takimi konsekwencjami. Więc obserwując u kogoś takie zachowania, czujemy poruszenie, ale tak jak mówię, też czujemy ból, dyskomfort. A więc chcemy się go w naturalny sposób szybko pozbyć. Żeby zlikwidować dyskomfort, musimy usunąć bodziec, który go spowodował, zewnętrzny bodziec. A więc musimy unicestwić osobę, która bez zahamowań żyje i prezentuje światu nasz wydziedziczony wzorzec. No i możemy to zrobić symbolicznie, osądzając tą osobę. Dlatego tak często słyszymy takie wypowiedzi, że jakoś tej osoby nie lubię, ale jakoś mnie wkurza, źle znoszę tą osobę, działa mi na nerwy, czy coś mi w niej nie pasuje. To jest zwykle dostrzeżony, wykluczony w nas wzorzec zachowania. To zwykle osoba, która prezentuje to, czego my nie dopuszczamy do świadomości, co wykluczyliśmy i co stoczyło się głęboko do nieświadomości. No i tam żyje w nas. To nie jest tak, że jeśli coś wykluczymy, to ulatuje w kosmos. Żyje. Żyje w obszarze nieświadomości, co więcej, paradoksalnie rośnie w siłę, ponieważ tam znika, jakby nie mamy kontroli nad tymi energiami i one tam rosną w siłę, a niektóre wręcz dziczeją, mówią autorzy. Więc kiedy ktoś bez zahamowań prezentuje takie nasze zachowania, to nami to porusza. Możemy, tak jak mówię, osądzić tą osobę, możemy ją odrzucić, możemy się od niej odwrócić. Najczęstszą reakcją w stosunku do wykluczonego wzorca zachowań jest odraza. Absolutnie nie toleruję takich zachowań, absolutnie nie ma mowy, nawet 5 minut nie będę rozmawiać z tą osobą. Ale, bo w psychologii to sprawy są bardziej złożone, czasem te wydziedziczone, wykluczone wzorce zachowań budzą co? Ciekawość, a wręcz fascynują. Fascynację. Czujemy niezwykle silny pociąg do osoby, która prezentuje nasze wydziedziczone ja. I tu pojawia się szansa na integrację tych części, tych energii. Bo przecież jeśli ja widzę w kimś jakieś zachowania, które budzą moją fascynację, które są bardzo interesujące, to znaczy, że ja je posiadam również, tylko zostały z jakiegoś powodu wykluczone. I co się dzieje dalej? Tak jak mówię, pojawia się szansa integracji. No bo spotykamy osobę, ona nas fascynuje, możemy się spotkać, możemy się zbliżyć, możemy nawiązać kontakt, możemy się od tej osoby uczyć i przejąć, czy też zintegrować to, co wykluczyliśmy. Niestety tak się dzieje bardzo rzadko. Dlaczego? Dlatego, że
wiążemy się najczęściej z osobami, wchodzimy w destrukcyjne związki wtedy. Toksyczne tak zwane związki, które sprowadzają się do tego, że wiążę się z osobą, która prezentuje moje wykluczone energie, wykluczone ja. Ale zaraz po wejściu w związek albo po ślubie zaczynam zabierać się do tępienia tych zachowań w partnerze. Zabieram się do zmieniania partnera. I tak żyję z odbiciem mojego wydziedziczonego wzorca w partnerze, nieustannie się na niego złoszcząc i go krytykując. Zamiast właśnie się od niego uczyć. Bo ta osoba najczęściej prezentuje, pokazuje nam coś w nas, coś naszego. I w ten sposób możemy zostać bezbronnymi ofiarami wielu związków, wielu takich związków. Potem się mówi, ach, ta osoba kolejny raz, taki sam mężczyzna, taka sama kobieta, ten sam problem. No tak, tak, bo to jest ten wzorzec, który tak nam świetnie się sprawdza. Ten sam mechanizm za tym stoi. Tymczasem możemy przyjąć wyzwanie i zadać sobie pytanie, czego ta osoba mnie uczy. Czego ta sytuacja mnie może nauczyć? Co ja mogę się dowiedzieć? Czego mogę się dowiedzieć z tej sytuacji? Czego mogę się dowiedzieć o sobie? My sobie rzadko zadajemy takie pytanie. Co mi mówi ta sytuacja o mnie? Bardzo natomiast chętnie mówimy, to ty. To ty się masz zmienić, to ty robisz błąd, to ty... tutaj nawalasz na całej linii. Trudniej jest zastanowić się, co ja, co we mnie, co we mnie jest takiego, że tak reaguję, że to właśnie czuję, że tak się zachowuję. I już zadanie sobie takiego pytania jest wielkim krokiem w kierunku rozwoju. Już jest to bardzo znaczący krok ku dojrzałości i ku świadomości. I teraz, jaki jest cel tej metody w ogóle? Do czego zmierza? Tak? Bo na razie omówiłam teoretyczne założenia tego podejścia. Natomiast to jest, tak jak mówię, metoda terapii. Bardzo ciekawa. Tutaj na tej planszy, tutaj na tym rysunku widzą Państwo tak, równoważnia, na której huśtawka, na której siedzą części wydziedziczone, nie, pierwotne i wydziedziczone. I widzimy, że pierwotne mają siłę, mają wagę. Części wydziedziczone idą w górę i właściwie nie mają ciężaru, są lekkie. I tak się też tutaj w naszym życiu dzieje, że rządzą, przejmują kontrolę, decydują o naszej emocjonalności części pierwotne. W terapii zmierzamy do tego, żeby nie żeby osiągnąć środek czy jakoś zbliżyć się w swoich zachowaniach do złotego środka. Nic z tych rzeczy. Zupełnie nie o to chodzi. Czyli zrezygnować z tych ja podstawowych,
i jakby sprawić, żeby się znaleźć gdzieś w środku. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi. Że mamy różne, często skonfliktowane części osobowości. Że mamy różne, często niespójne dążenia. Że mamy w sobie bardzo pracowitą część i bardzo leniwą. I że to jest jedno i drugie prawdą o mnie. Że jestem przemiłą osobą i uśmiecham się do wszystkich, kiedy tylko mogę, żeby wzbudzić życzliwość i akceptację, ale że jest we mnie też spora porcja niechęci, gniewu, złości. Wcale nie miłe zachowania noszę w sobie, które głęboko, głęboko chowam. Chodzi o to, żeby dotrzeć do wszystkich tych sprzeczności i je przyjąć do wiadomości. Żeby uznać te sprzeczności w sobie, tak? Żeby się na nie zgodzić, to już jest ogromna praca. Nie w sensie zakasywania rękawów i znowu pracowitego zajmowania się sobą, tylko to jest rodzaj wglądu, to jest rodzaj przyjęcia rzeczywistości, tej wewnętrznej. Ja od pewnego czasu uczestniczę w sesji medytacyjnych i też praktykuję obecność indywidualnie i jako żywo metoda Voice Dialogue jakoś współgra mi z ideą medytacji. Medytacja, celem medytacji jest otwarcie się na rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną. Kiedyś myślałam, że medytacja to jest skupienie uwagi, wytężone siedzenie, aż wysiedzę jakieś jajo i wreszcie uznam, że jestem oświeconą, czy też w miarę, no, jako świadomą osobą. Bardzo wielkim odkryciem było dla mnie, że medytacja to jest otwarcie się na przestrzeń, na rzeczywistość. Ale bez myślenia. To jest otwarcie się na wszystko, co jest wokół mnie i we mnie. To jest poszerzenie świadomości, a nie zawężenie. To jest ogromna przestrzeń. I oddech i uważne obserwowanie, zaciekawienie się tym wszystkim, co jest wokół mnie i we mnie. Mnie to bardzo współgra z metodą Voice Dialogue, bo terapia Voice Dialogue to jest właśnie taki dialog, taki kontakt z tymi częściami, które w tym momencie dochodzą do głosu i które w tym momencie chcą się jakoś wypowiedzieć, wysuwają się na pierwszy plan. Wtedy można w sesji terapeutycznej po prostu ich wysłuchać. Ale można też wysłuchać drugiej strony, która jest schowana, która nie miała dotąd prawa głosu, zaprosić tego adwersarza, tą część wydziedziczoną. I to jest fascynująca zwykle właśnie rozmowa. Oczywiście ta część pierwszoplanowa rządzi, jest energetyczna, jest pełna wiary i pewności siebie,
A potem przychodzi część, która mówi: nie ma mnie. Nie jestem zbyt często w życiu tej osoby. Nie wolno mi, czy też ona mnie w ogóle nie zna, nie widzi. Odeszłam dawno temu. No i gdzieś tam żyję. Ale się dobijam i mam sposoby, żeby mnie dostrzegła. Mam sposoby, żeby do jej życia wrócić. Poprzez partnera, poprzez dziecko, poprzez zachowania różnych osób. I w mojej praktyce terapeutycznej zauważyłam, że polaryzujemy nie tylko osoby bliskie, dalsze, ale też potrafimy spolaryzować swoje ciało. I wtedy co się dzieje? Jak myślicie? W jaki sposób wydziedziczone energie wracają poprzez ciało? Tak. Zwłaszcza objawy somatyczne. Czasem też objawy czynnościowe, tak kiedyś się to nazywało objaw nerwicowy, teraz to wyszło z użycia, natomiast objawy czynnościowe, ale też organiczne zmiany, objawy somatyczne jak najbardziej są skutkiem działania właśnie wykluczonych energii, które wracają poprzez w taki sposób. A więc myślę, że byłoby nam łatwiej, gdybyśmy byli świadomi tego mechanizmu działania. Oczywiście już wiele szkół i podejść filozoficznych i terapeutycznych mówiło o mechanizmie wyparcia i to nie jest aż takie nowe, natomiast postrzeganie tej dynamiki i roli świadomości, no tutaj autorzy wnieśli dużo takiego cennych przemyśleń właśnie z punktu widzenia terapii. Tu chcę Państwu pokazać jeszcze jeden. Ten rysunek pokazuje mozu części podstawowych, pierwszoplanowych, wspinających się, pracowitych jak pszczółki. I, no i ja wykluczone, które lubi odpoczywać, które jest wyluzowane, chilloutowe tak zwane, które lubi dobrze się bawić, czy też, no jest, to jest to takie trochę też dziecięce zachowanie, bliższe zachowań dziecięcych, beztroskie, takie autentyczne, naturalnie zachowujące się, idące ze swoimi potrzebami, za swoimi emocjami. Mniej kontrolujące się. Tutaj mamy do czynienia z pracą, mozołem, wspinaczką. I teraz na poprzednim rysunku pokazywałam Państwu rolę świadomego ja, które jest ważne, żeby uzyskać dostęp do tych energii i ich sobie uświadomić, ale nadrzędną instancją zawsze jest świadomość, która nad tym wszystkim czuwa i pozwala nam obserwować i ja pierwszoplanowe, i ja wykluczone, i nasze świadome ja, które jest gdzieś w środku. Nad wszystkim unosi się świadomość, która obejmuje swoją obserwacją, swoim spojrzeniem całość. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne.